Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, którymi cieszymy się w ciągu całego roku.
rozdziera Twe serce. Zmartwychwstał Pan nad Panem, pokonał grzech i szatana, nam otworzył niebios bramy. Grajcie Mu na stronach lutni, wszyscy ludzie całej ziemi. Niech rozdzwonią się najgłośniej dzwony we wszystkich świątyniach, głosząc triumf zmartwychwstania, nadziei naszego zbawienia. Jest letnie, kraina przezroczysta. W blasku jeziora Genezaret i łódź i rybacza przystań.
imię pani poseł Banaszek w jej biurze przedstawiliśmy Misterium Męki Pańskiej, które jest wspaniałym wydarzeniem. Inicjatorem tego pomysłu była pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, a występowali w tym przedsięwzięciu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Było nam niezmiernie miło zaprezentować nasz spektakl przez zacnych zaproszonych gości przez panią poseł i liczymy na własną współpracę, mając nadzieję na kolejne występy. Jesteśmy w okresie Wielkiej Nocy. Dzisiejszego dnia w moim biurze odbyło się piękne spotkanie, widowisko Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu pracowników naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To wyjątkowi, utalentowani młodzi ludzie, którzy chcą się dzielić swoimi talentami z innymi. Byliśmy świadkami pięknych pieśni, pięknych tekstów i za to im bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszę się, że w moim biurze mogło się odbyć takie spotkanie. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał i cieszmy się tym wszyscy. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie. Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Odrzućcie wasze złości, Boże.